Witajcie moi drodzy, mamy kolejny poniedziałek już w tym roku, podczas którego spotykamy się na żywo na kolacji z Archikanem. Tym razem pozdrawiam Was ze słonecznej Hiszpanii. Jestem stopniowo, przeprowadzam się do tego pięknego kraju. Mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi nam, wszystko będzie ok. Z połączeniem internetowym na tyle, na ile go przetestowałam, nie powinno być żadnych zakłóceń. I z każdą kolejną kolacją staramy się troszkę tutaj nowości, nowych funkcjonalności wprowadzić podczas naszych webinarów. Dlatego też dzisiaj znajdziecie w prawym dolnym rogu live chat, podczas którego możecie zadawać pytania na żywo. Czyli w momencie, gdy oglądacie ten webinar, możecie zadawać pytania. Jeśli już Wam się jakieś nasuwają, możecie od razu pytać i w ten sposób ja bezpośrednio na żywo odpowiadam na tym live czacie. Także, jeśli nie ja, to ktoś z obsługi, kto z pewnością Wam pomoże. Ale o czym dzisiaj będzie mowa? Może przejdźmy, zobaczmy, co takiego mam otwartego na naszym ekranie komputera. O tym właśnie będzie mowa, czyli o sztukaterach. Na prośbę kilku już osób, które o to pytały, postanowiłam właśnie dzisiaj mówić na temat sztukaterii, czyli jeśli ktoś lubi się w takich klasycznych wnętrzach, w jaki sposób te wszelkie gzymsy, ozdoby, sztukaterie wprowadzać do wnętrza. Najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu użyć gotowca, takiego obiektu i tym obiektem stopniowo rysować te sztukaterie, budować naokoło naszego wnętrza, czy też na ścianie, w zależności gdzie tu, czy one są pionowe, czy poziome, coś takiego można tworzyć. Natomiast nie zawsze znajdziemy takie obiekty, na jakich nam zależy, żeby ta sztukateria była dokładnie w takim przekroju, na jakim nam zależy. Dlatego też dzisiaj chciałabym pokazać, w jaki sposób coś takiego wymodelować, abyśmy nie czuli się ograniczeni tym, co możemy znaleźć spośród obiektów. I pójdziemy też o krok dalej, bo chciałabym, żebyśmy stworzyli coś takiego. Troszkę to małe. O. Czyli w momencie, gdy mamy sztukaterię, żeby ona jeszcze dawała taki efekt podświetlania. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Przejdźmy do Archicada i zobaczmy, jak tutaj możemy wykonać poszczególne rzeczy. Ja usunę, co w tym momencie tutaj mamy i będziemy tworzyć. Pierwsza rzecz, fajnie, gdybyśmy znaleźli sobie zdjęcie, na którym mamy przekrój naszej sztukaterii. Oczywiście nie jest to zupełną koniecznością, ponieważ coś takiego możemy za chwilę ręcznie także zaprojektować. Natomiast fajnie, jeśli mamy przekrój tej naszej sztukaterii, którą chcemy zbudować, bo na tej podstawie będzie nam prościej później budować tą sztukaterię. Czyli potrzebuję ten oto przekrój. Ja to zdjęcie wykorzystam podczas tworzenia mojej sztukaterii. Wszystkie te sztukaterie będziemy tworzyć za pomocą profilu złożonego. Więc musimy sobie stworzyć, zaprojektować taki profil złożony o takim przekroju, dzięki którym my będziemy później w stanie narysować te sztukaterie, czy też pionowe, czy to poziome naokoło naszego wnętrza pod sufitem. Czyli tworzymy profil złożony, wchodzę w opcje, profile złożone, manager profili. W ten sposób wyświetla nam się taka paleta. No i co muszę zrobić? To muszę kliknąć modyfikuj. Gdy klikniemy modyfikuj, przechodzimy do nowego okna, które nazywa się własny profil i tutaj będziemy ten nasz profil, tą naszą sztukaterię projektować. Wspomniałam wcześniej o zdjęciu. Ja to zdjęcie wykorzystam. Co robię? Przenoszę, po prostu chwytam, przeciągam, upuszczam w tym oknie, w którym miałam. Coś nam nie zadziałało, więc spróbujmy jeszcze raz. Jeśli nam nie działa, to możemy zrobić jeszcze w inny sposób. Po prostu wstawić to jako obrazek, czyli biorę narzędzie obrazek. Wejdźmy w okno ustawień. Otwórz, mamy nasze zdjęcie z przekrojem, klikam otwórz, klikam OK i w tym momencie wstawię. Wstawiłam to nasze zdjęcie,
No i dobrze by było, gdyby to zdjęcie odpowiadało skali. Tutaj akurat mamy wymiary y, x. Załóżmy sobie, że nasz wymiar y ma 17 cm, więc muszę ten obrazek przeskalować. Pierwsza rzecz, zaznaczam mój obrazek, Ctrl K, wyświetla nam się okno, które pozwala nam przeskalować nasz obrazek. Pozostawiamy wszystko włączone, tak jak to jest w tym momencie pokazane na ekranie. Klikamy OK. No i w tym momencie muszę go przeskalować, czyli klikam na punkt początkowy, punkt końcowy, bo odtąd dotąd ma być te 17 cm. Czyli klik i w tym momencie z klawiatury wpisuję 17. Enter. Jak widać, ten nasz obrazek nam się pomniejszył. Teraz wystarczy, że go przesunę tu w to miejsce. Dlaczego w to? Tutaj mamy nasz początek układu spórzennych, ten nasz X. I ważne jest, aby rysować od tego X-a, czyli ten X musi być w jednym z narożników mojego obrazka, czyli w jednym z narożników naszej sztukaterii, którą za chwilę zaczniemy rysować. Ten obrazek jest tylko i wyłącznie taką pomocniczą rzeczą, żebym wiedziała, gdzie tu jakie ząbki, łuki i inne kształty projektować. Natomiast wszystko, co tutaj rysujemy, rysujemy za pomocą wypełnienia. Czyli bierzemy sobie narzędzie wypełnienia, no i zaczynamy sobie. Czyli zaczynam od mojego zera, ponieważ to jest bardziej taki zaawansowany kształt. Wybiorę sobie pierwszą metodę rysowania wypełnień i jadę do góry. 17 cm ma być w tą stronę. Wpisuję z klawiatury Enter. Dlaczego z klawiatury? Ponieważ do obrazka nam się kursor nie będzie przyciągał, więc ten obrazek, tak jak wspomniałam wcześniej, jest tylko i wyłącznie pod rysem, on nam ma podpowiadać. Natomiast lepiej nie klikać tutaj w te narożniki, że aha, tu się mi kończy na obrazku, jak tu sobie kliknę, to będzie ok. Natomiast jak spojrzymy sobie na wymiar, to w tym miejscu nie jest 8 cm, to jest 8,38. A jeśli ja sobie jeszcze bardzo przybliżę, to się okazuje, że wcale nie jestem w tym narożniku, a jestem ileś milimetrów dalej czy bliżej. Więc nie trzymać się bardzo mocno tego, co widać na obrazku. On ma nam tylko i wyłącznie podpowiadać. Ja sobie, żeby w tą stronę było 8 cm, jednak troszkę brakuje, więc zróbmy 8,5, czyli przedłużę to o 5,5 cm. Jedziemy niżej, na dół. Będzie 1,25. A już musimy trzymać się tych wymiarów, które rzeczywiście mamy gdzieś na dokumentacji, jak ten przekrój, jakie wymiary ma w którym miejscu. Teraz mamy łuk. Mamy 4 metody rysowania łuków. Tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas, której my użyjemy. W tym momencie ta druga metoda rysowania łuków okazała się najlepsza. Znowu mam krawędź prostą, więc przechodzę na rysowanie krawędzi prostej. Znowu jadę. Tu będzie, załóżmy, 0,5 cm. Znowu mam łuk. On nie jest takim dokładnym wycinkiem koła. To są bardziej jakieś dwa łuki. Jeden o mniejszym promieniu, drugi o większym promieniu. Więc znowu. Nawet jeśli nam do końca to nie wyjdzie, my możemy w każdym momencie to nasze wypełnienie przeedytować. Jak widać, ja może zostawię, specjalnie pokażę, w jaki sposób to zrobić. Tutaj ten łuk, który mi się tworzy, jest zdecydowanie większy niż ten, który powinnam tutaj narysować. Ja to zostawię na chwilę w ten sposób. Znowu mam jakąś krawędź prostą, która idzie mi pod kątem. Ja mi sobie na 3 mm jedziemy na dół. Znowu 0,35. Te wymiary, które ja w tym momencie podaję, one są troszkę takie na oko, ponieważ nie mam dokładnej dokumentacji. Nie wiem dokładnie, na ile to ma być, więc nalazłem sobie w ten sposób. Jedziemy tutaj z krawędzi, znowu prosta. Znowu mam łuk. Dla mnie najwygodniejszą tą metodą rysowania łuków okazał się ten wcześniejszy.
sposób, więc zrobię to na razie tak. Zaraz pokażę, w jaki sposób to je dodawać. Znowu jedziemy na dół. Jedziemy prosto. Jedziemy na dół. I wracamy do punktu wyjścia. Nam się zrobiło coś takiego. Tutaj mam zbyt wklęsły łuk. Tutaj mam zbyt bulwiasty ten łuk. Ja mogę to w tym momencie przeedytować. Czyli klikam na wypełnienie. Klikam w tym krawędź, gdzie jest mój łuk. Jak widzicie, ta druga metoda na palecie pozwala mi te łuki przeedytować. To samo na przykład z tym łukiem. I to samo z tym. To jest zdecydowanie zbyt duży. Jeszcze tak naprawdę. No i to jest tyle. Tutaj powinna być krawędź prosta, więc zabrakło mi jednego narożnika. Mogę sobie kliknąć gdziekolwiek pomiędzy tymi dwoma punktami. Pierwsza ikona w górnym rzędzie pozwala mi dodać nowy węzeł i w ten sposób stworzyłam nowy fragment. No i mamy. To jest przekrój naszej sztukatery. Czyli tak to wygląda. To zdjęcie już mi nie jest potrzebne, ja je mogę zaznaczyć i usunąć. Natomiast to, co tutaj stworzyliśmy, zapisuję jako ścianę, jako belkę, jako słup i jako obiekt. Dlaczego to wszystko? Ponieważ w każdym momencie dzięki temu ja będę mogła tą sztukę realizować w pionie, w poziomie, i będzie mi łatwiej później, nie będę musiała dla każdego elementu, w zależności czy on będzie rysowany poziomo czy pionowo, rysować tej sztukaterii, na nowo ją projektować. Klikam zachowaj. Zachowuję pod swoją nazwą. Nie tu sztukateria. OK. No to przejdźmy sobie w tym momencie do rzutu. Chciałam, żebyśmy stworzyli sobie coś takiego, więc narysuję sobie tutaj narożnik. Za dużo już programów. Zrobię sobie narożnik. Przejdę na kolejną kondygnację, aby nad tymi ścianami narysować strop. Wróćmy do naszego rzutu. Mam ścianę i mam nad nimi strop, czyli mamy sufit. Natomiast pod tym sufitem, w odpowiedniej odległości, ja narysuję sobie te moje sztukatery. W jaki sposób to narysować? Najwygodniej byłoby mi za pomocą ścian. Ścianę o odpowiednim profilu złożonym i wybieram sobie ten mój profil złożony, sztukatery. Jak widać, on ma już zablokowaną wysokość 17 cm, bo tą moją sztukaterię wysuwałam na 17 cm. Natomiast ta moja sztukateria chce się rysować na wysokości minus 20 cm, co jest błędem. Może zanim zaczniemy rysować, zróbmy sobie przekrój przez nasze pomieszczenie. I zobaczmy, na jakiej dokładnie wysokości to powinno być. Jeszcze brakuje nam tutaj podłogi. Ta podłoga akurat w tym momencie nie ma znaczenia, ale ja ją narysuję. Czyli mam. Zmierzmy sobie te wysokości. Tu jest tak. Na tej wysokości odtąd dotąd mamy. Tu mamy 0. Sufit jest na wysokości 2,70 m. Sama sztukateria ma 17 cm. Natomiast zależy mi na uzyskaniu takiego efektu. Nie tego. Tego podświetlenia. Więc powinniśmy nieco niżej tą sztukaterię narysować. Najlepiej by było, gdybyśmy stworzyli taką sztukaterię, że rzeczywiście to podświetlenie fajnie by było widać. Natomiast tak naprawdę nie ma to znaczenia. Każdą sztukaterię my możemy sobie podświetlić. Wystarczy jedynie troszkę odsunąć tą sztukaterię od naszego sufitu, żeby to światło tam rzeczywiście działało. Więc 270 minus 17 plus jakieś
załóżmy 5 cm, no to mamy ile? 2,40 m. Jeśli zrobimy na takiej wysokości, to będzie 2,45 m. Zróbmy tak. W razie czego możemy ją obniżyć. Czyli profil złożony. Natomiast ta nasza sztukatoja ma być na wysokości 245 cm. Ok? No i zaczynamy rysować. Ta moja sztukatoja ma być tu. Tylko będę ją rysować w ten sposób. Zrobimy taki fragment od narożnika do narożnika. Żeby ten nasz narożnik się tu pojawił. Pojawiła się informacja, że rezultatem ostatniej operacji było utworzenie lub zmiana położenia elementów znajdujących się na niewidocznych kondygnacjach. Dlaczego? Ponieważ linia cięcia naszej kondygnacji jest na wysokości 110 cm, my rysujemy sztukatoję na wysokości 245, dlatego ona jest powyżej naszej linii cięcia i tak naprawdę ona jest niewidoczna. Ale klikamy kontynuuj. Zobaczcie, tutaj nam się narysowała. Jak spojrzymy w okno 3D, ona tutaj także jest. Aby ją zobaczyć na rzucie, wystarczyłoby w oknie ustawień naszej sztukatoi, tam gdzie mamy rzut i przekrój, w pierwszej opcji rzut pokaż na kondygnacjach, tylko na własny. Jeszcze jedną rzecz. Rzut i pozawidokowe. Tak, to miało być to. Będzie taka widoczna, przerywana linia na naszym rzucie. Dlaczego ona jest zielona? Abyśmy chcieli ją na przykład białą, to tutaj, gdy przejdziemy sobie do modyfikowania, my możemy, tworzyliśmy wypełnienie. Rysowałam tą moją sztukatoję za pomocą wypełnienia. Wypełnienie ma przypisane taki materiał wykończeniowy, farba zieleni lasu. Gdybym chciała inny, to należałoby wybrać inny. Na przykład gładź gipsowa. Bardzo często nasze sztukatoje są za pomocą gładzi gipsowej zrobione. I w tym momencie zastosuj. Ok, jak przejdziemy sobie w okno 3D, to już to jest taka gładź gipsowa. Natomiast gdybym chciała ją na przykład ze złota albo z takiego materiału, którego nie mam tutaj, to należałoby wejść w opcję atrybutów elementów. Materiały budowlane. Utworzyć. Na przykład sztukateria i tutaj to wybrać, że ma być to na przykład ze złota, co nam tam pasuje. I wtedy ta sztukateria nam się tutaj powinna pojawić. Mamy sztukateria, zastosuj. I w tym momencie mamy ją ze złota. Natomiast ja wrócę do tej gładzi gipsowej mimo wszystko. Będzie taka bardziej klasyczna. Mamy ją z gładzi gipsowej, czyli całą białą. No i zależy nam na pokazaniu tego podświetlenia. W jaki sposób to zrobić? Mianowicie musimy tutaj wstawić materiał, który nam się świeci. Najwygodniej, jak jesteśmy w oknie 3D, wyświetlić sobie tutaj malarza powierzchni, czyli okna, palety, malarz powierzchni i szukamy sobie materiału, który się nazywa neon. Jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę, pojawiają się dwa materiały, które nazywają się neon. Natomiast jeśli do tej pory nie używaliśmy neonu, to bardzo prawdopodobne będzie to, że tutaj w dolnym prawym rogu będzie pokazany globus.
co znaczy, że te materiały nie są w tym momencie w naszej bibliotece. My musimy je sobie pobrać. No i to już nie ma tak naprawdę znaczenia, czy pobieramy ten klucz wielolinowy, czy ten drugi, na którykolwiek z nich klikamy i wybieramy pobierz i dołącz. To jest tak jak pobieranie materiałów obiektów bibliotecznych, gdy korzystamy z wyszukiwarki. Może się pojawić informacja o błędzie, tak jak u mnie. Spróbujmy z tym. Ten się nam poda. No i co robimy? Ten neon musimy nałożyć na odpowiednią część naszej sztukatery. A, za szybko kliknąłem. I teraz możemy to zrobić na dwa sposoby, bo albo możemy przemodyfikować tą sztukaterię, którą tutaj mamy, jedną z nich część zrobić właśnie taką świecącą. Natomiast powoduje to tyle, że później każda taka sztukateria, którą gdziekolwiek wstawicie, nawet jeśli nie chcecie jej zrobić podświetlanej, ona będzie nam świecić. Dlatego też zrobimy to nieco inaczej. Nasza sztukateria, przejdźmy sobie może do przekroju, zobaczmy na jakiej wysokości ta sztukateria się nam kończy. Wstawię taki pojedynczy tutaj wymiar. Ona nam się kończy na wysokości 2 m 62 cm. Na tej wysokości wstawię sobie, możemy wstawić ścianę, możemy wstawić belkę, możemy wstawić kształt. Zróbmy to kształtem. Kształt ma taką zupełnie płaską powierzchnię. I co ważne, nasz kształt ma być na wysokości takiej, na jakiej nam się kończy sztukateria. Tu. 2,62 nam się kończy, my ją wstawimy na wysokości 2,63. To jest 1 mm wyżej, ale dzięki temu będzie lepszy efekt. Czyli bierzemy sobie kształt, wstawiamy na wysokości 2 metrów. Pamiętajcie, że tu są centymetry, czyli 2,63. Zastępujemy materiał wykończeniowy i on ma być neonem. Teraz. Żebyśmy wiedziały, jak ten neon się nazywa. Przejdźmy. Wetro. Czyli 2,63. Materiał wetro. Tu mamy wetro, neon, by. Okej. I rysuję tutaj taką cienką płaszczyznę, dokładnie jak ta moja sztuka to ja jest. Biorę sobie trochę większą, trochę mniejszą. Nie ma to znaczenia. Czyli w oknie 3D wstawiliśmy tutaj taką płytkę. Możemy ją wstawić nieco niżej. Spróbujmy ją wstawić na tej wysokości, gdzie nam się tamto kończyło. Czyli ona leży niejako na naszej, tam gdzie nam się kończy nasza sztukateria. Natomiast jeśli wstawimy dokładnie na tym samym poziomie, dzieje się coś takiego. Tak jak teraz to widać, że te dwa materiały nam się przenikają. Dlatego też ja bardzo zachęcam do tego, żeby mimo wszystko to było nieco wyżej. Czyli 2,62,5 na przykład, to jest 0,5 cm wyżej. I to już jest inny efekt, tak? Na wizualizację będziemy robić z tego poziomu. No i to samo potem powinnam zrobić tam. Zrobimy kształt. Czyli 2,62,5. Mamy ten materiał. No i jeszcze tą płytkę tutaj można sobie z tej drugiej strony sobie taki podświetlony narożnik. No i idziemy tu. Teraz co muszę zrobić? Wyłączmy sobie już tego malarza.
menadżer profili. Co musimy zrobić? Musimy wejść w ustawienia naszej wizualizacji, ustawienia renderingu, przejść na nasze koło zębate. Musimy włączyć świecenie powierzchni i ustawić na co najmniej 100%. Bez świecenia powierzchni nasza wizualizacja, nasza sztukateja nie będzie podświetlona. Tutaj kliknęłam podgląd, żeby szybko pokazać, że to rzeczywiście nam się podświetla. W tym momencie nie mamy żadnego okna, nie mamy żadnego przeszklenia w naszym pomieszczeniu, nie mamy żadnego źródła światła, co powoduje, że jest bardzo ciemno. Natomiast ten nasz neon nam sam w sobie zaczyna podświetlać naszą sztukaterię, ale spróbujmy to wyrenderować. Aż za duże te okna nam się tu zrobiło. Zmniejszymy je. Klikamy na nasz aparat i zaczynamy renderować. Gdyby się okazało, że to podświetlenie jest za małe, możemy w każdym momencie zwiększyć poziom, zrobić tego mocniejsze podświetlenie, słabsze. Gdyby nam zależało, żeby to nasze podświetlenie miało inny kolor, to także to można zrobić. Po prostu wchodzimy, niech nam się może to wyrenderuje. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czyli w rodzajach wykończenia musimy wejść w ustawienia tego materiału. Możemy przejść sobie po prostu do podstawowego silniku i tutaj jako kolor powierzchni zmienić na jakikolwiek inny. Wtedy to nasze światło także będzie w nieco innym kolorze. To samo z emitowanym kolorem. Będzie jak widać, tak jak tu zmienimy te dwa kolory, to taki efekt świecenia uzyskamy później na wizualizacji. Jak to zmienimy, te dwie rzeczy, przechodzimy do Scene Render by Maxon. Dopasuj ustawienia. Tutaj ustawienia Scene Render do podstawowych. I to nam się zaimportuje. Ewentualnie tu w luminacji możemy także przejść, te parametry pozmieniać. Natomiast samo zmienienie w ten sposób już nam zadziała. Zobaczmy, jak to nam się dzieje. Domyślnie ten neon, który importujemy, on ma taki czerwony efekt, że świeci na czerwono. Natomiast no widać, że on nam tam świeci. Ja tą płytkę zrobiłam taką na całą szerokość tej naszej sztukaterii. Jak się przyjrzymy, jeszcze nam się tu tworzy. Ale jak się przyjrzymy, to ją tam delikatnie widać, tą linię taką. Natomiast jakbyśmy ją stworzyli mniejszą, węższą, czyli jeśli ten kształt nie narysuje dokładnie na całą szerokość, tak jak teraz, ale jedynie taki pasek, to on będzie niewidoczny w oknie 3D na wizualizacji, a nadal będzie nam świecił. Więc można w ten sposób zniwelować ten efekt takiej linii, którą tutaj troszkę widać. I jak widać, można szybko stworzyć jakieś rzeczy. Gdybyśmy chcieli sztukaterię pionową, wtedy mogę sobie śmiało użyć słupa. Słup także może mieć profil złożony. Sztukateria. I wtedy taki słup po prostu wstawiamy. Nie, on jest taki. Ten słup akurat bardziej, lepiej by wyglądał, gdybym go wstawiała raczej na tej ścianie. No, ale zobaczmy, jak to wygląda w oknie 3D. No, coś takiego nam się tworzy. Tutaj on jest akurat zbyt wysoki. Musiałby być zdecydowanie niższy, czyli brak powiązania i do w tym momencie 262 minus 17, już wyższa matematyka, 240 ileś,
Za mały. Mogę go ściągnąć ręcznie. Ja na przykład dotąd. Jeśli mam taki wysoki i chcę takie idealne połączenie tych dwóch słupów, żeby one się tu ładnie nałączyły, to można skorzystać z działań na elementach białowych. Mogłabym dociąć jedno do drugiego, natomiast w momencie, gdy dotknę najpierw jeden element do drugiego, to już później nie mogę drugiego dociąć do pierwszego. Dlatego też na pewno one tutaj mają się łączyć pod kątem 45 stopni. Ja narysuję w tym miejscu, gdzie one są połączone ze sobą, kształt. Kształt narysuję, a idąc odtąd, dotąd, właśnie taką płytę idącą pod kątem 45 stopni. Jak spojrzymy może nieco z innej strony, to mam tu dokładnie taką cieniutką płytę narysowaną. I teraz działam na elementach byłowych. Zaznaczam mój słup, prawy przycisk myszy, utwórz relację działania na elementach byłowych. Ten mój słup już się pobrał jako element bazowy. W tym momencie muszę kliknąć na mój kształt, wybrać przycisk pobierz operatory i wybrać odejmowanie z odcięciem góry. No bo wszystko, co jest ponad tym kształtem, ta część słupa ma mi się usunąć. Nie to. I wykonaj. To już widać, że zniknęły mi pewne części. Teraz to samo muszę z tym elementem zrobić. Tutaj akurat mam belkę, natomiast jeśli to byłaby ściana, działa to dokładnie w ten sam sposób. Czyli klikam na tą poziomą sztukaterię, pobierz operatory, klikam na mój kształt, przepraszam, klikam na sztukaterię, pobierz elementy bazowe, klikam na kształt, pobierz operatory. I tutaj jest odejmowanie z odcięciem dołu, ponieważ ta część mojej sztukaterii znajduje się pod moim kształtem. No i wykonaj. Więc jak spojrzymy z boku, to jest dokładnie wyczyszczone. Połączone to jest dokładnie pod kątem 45 stopni. I teraz uwaga, no ten kształt już mi nie jest potrzebny. Jak go zaznaczę i kliknę delete, to z powrotem wróci to do tego, co było. My nie możemy sobie tego usunąć. Ale możemy to przenieść po prostu, zaznaczyć ten kształt i przenieść na niewidoczną, na ukrytą warstwę. I to już nam nie będzie tutaj bryźlić widoku. I mamy ładnie połączoną sztukaterię. No i niby jest linia, natomiast ona wcale nie będzie widoczna nigdzie na żadnych wizualizacjach. I w ten sposób działamy z naszymi sztukateriami, ozdobami, pionowymi, poziomymi. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Najpierw tworzymy za pomocą menadżera profili odpowiedni wzór, odpowiedni przekrój naszej sztukaterii, a później rysujemy pionowe poziomy za pomocą ścian, belek i słupów. Mam nadzieję, że ta wiedza się komuś przydała. Dużo osób o to pytało. Mam nadzieję, że w tym momencie się nam to rozjaśniło. Ja zapraszam już w najbliższą środę na kolejny webinar o godzinie 20. Trzymajcie się.